Witam Was, z tej strony Cuki i zapraszam Was na kolejny odcinek Zagrajmy w Terrarię, a może dokładniej powiedzieć Enterrarię. Jest to modyfikacja do Terrarii, która dodaje różne rasy, questy i nowe itemy. Jak widzicie, mamy tutaj po lewej już kilka questów. Ja oczywiście nie gram od zera, już trochę sobie tu pograłem, żeby zobaczyć, czy ten mod faktycznie jest taki trudny, jak mówili. I powiem Wam szczerze, będzie hardcore. Jeśli ja dojdę do hard moda, to już jestem spełniony. Jak widzicie, mam tutaj... No, fajnie, że mi zasłaniasz, Mirlisie. Mamy tutaj 271 health'a. Ja już zebrałem sobie tutaj, widzicie, trochę mana starów i life crystali. I tutaj ten life crystal nie dodaje 20 health'a. Zobaczcie, użyję jednego, mam 310. Użyję jeszcze jednego, mam 340. Widzicie, dostałem 36 HP. Teraz dostałem jeszcze więcej i jeszcze więcej. Jak się skaluje, to jest po prostu... procentowo, bo tutaj mamy status, widzicie, mamy agility, witalność, inteligencja i tak dalej. Ja jestem magiem, więc idę głównie w inteligencję, ale tutaj na przykład sobie zwiększę to i po iluś tam punktach dostanę max health'a, albo to po prostu po jakimś czasie się zaktualizuje moje życie, czy na poziomy, czy coś. Nie wiem jeszcze dokładnie, jak to wszystko działa. Mamy tutaj też nowe bronie, takie jest podstawowe zaklęcie. Też bardzo fajna opcja. I tak. No i będziemy sobie tu grali. Myślę, że serię poprowadzimy, aż zabijemy Wall of Flesh. O, tu widzicie, mamy takie... na konsoli takie coś było. Tutaj się pokazują buffy i debuffy. Właśnie. Na początek mam skrzydła. Jeśli chcecie wiedzieć czemu, to dlatego, że wybrałem właśnie rasę demona, która zaczyna z małą ilością życia, siłą, agility i tak dalej. Widzicie, wszystko mam poniżej standardowych 5, ale inteligencję miałem aż na 9, charyzmę miałem na 7 i wisdom miałem na 6, więc to jest czysty mag. Oczywiście później może będziemy mogli sobie zrobić inną postać i grać sobie w party, bo tu jest coś takiego jak party, tylko nie wiem dokładnie, jak to zrobić. Chyba tutaj w party się klika. Enter. You does not have NP players. Ktoś tu chyba powinien się nauczyć angielskiego, albo ja coś źle myślę. Tutaj mamy eventy, klasy, widzicie, tu mamy skille. Możemy sobie użyć F1 skilla i mamy takie kosy, możemy sobie heala użyć. Oczywiście tu ma tutaj cooldown. Tutaj mamy pasywne też skille. Skille, które dopiero będziemy musieli odblokować. Mamy też klasy. Ja na razie klasy żadnej nie biorę, bo chcę mieć klasę maga. A do tego muszę mieć czarodzieja, żeby się wprowadził. A do tego muszę go znaleźć. Więc klasa maga na razie odpada. Tak, i w tym odcinku sobie pójdziemy na podziemia. I pokażę Wam mniej więcej, czemu ta gra jest, a raczej ten mod jest taki bardzo hardkorowy. Bo nazwanie tego hardcorem to jak nazwanie hardcora w Terrarii dziecinną igraszką. I tu mówię całkiem serio. Tutaj zginąć to jest dość prosto, szczerze mówiąc. W którą stronę powinienem iść? Tam chyba nic nie było. A jednak coś jest. Więc idziemy. Tam mamy złoto na górze. Ja niestety szukam innych itemów. Tu co? O, Hermes Boots. Butki hermesowe. Tu mamy trochę golda, spelunker, potion. O, bardzo dobrze. Skrzynki oczywiście zabieramy. O, ktoś zginął. Tutaj widzimy jeszcze bugi są. O, widzieliście. Jeden hit straciłem 120 życia. Czy 110. Mam niby drewnianą zbroję, czyli mam dość małą ilość obrony, no ale jednak widzicie, tyle na hita od zwykłego cave bata dostać. To jest masakra. A, tutaj już byłem. Okej, to tam nie idziemy. Jest też opcja, żeby grać sobie kilkoma swoimi postaciami, ale słyszałem, że to jest bardzo zabugowane. Ja to sprawdzałem i niestety czasem FPS mi szarpią z 60 do nawet 15, a co dopiero powiedzieć, jak ja nagrywam w 30 FPS-ach.
Więc jakby mi szarpnęło tak FPS-y do 2, to ja bym się wcale nie zdziwił. Tutaj widzimy złoto. Oczywiście bierzemy. Każda forma kasy na początek, czy możliwość ulepszenia swojego ekwipunku jest bardzo dobra. I lecimy. Ten pierwszy odcinek będzie taki standardowy, nudnawy, w którym będę po prostu sobie kopał, zbierał materiały. Oczywiście te skrzydła nie są takie dobre jak w hard mode. Naturalnie dają tyle samo speeda jak się leci, ale ich trwałość, że tak to określę, bardzo krótko można na nich latać. Zaraz wam pokażę. Na przykład stanę sobie tu i lecę w górę. Patrzcie, widzieliście, nawet sufitu nie dotknąłem. Dlatego to nie jest takie OP, ale pasuje to do demonów, że mają skrzydła. Tam jest jakiś szkielet. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Na razie zbieram surowce. Grappling hook by mi się przydał zdecydowanie. Ale sobie go nie robię na razie. Ciekawe, czy można grać multi na tego moda. Trzeba to obadać, ten temat, czy da się na tym modzie multi grać. No kop to, bo ja potrzebuję armora jakiegoś. Bo jak od każdego stwora będę takiego... Od takiego byle jakiegoś stwora będę dostał po 100 parę do obrażeń, to ja wolę nie walczyć nigdy w tej grze z bossem. A już o mechanical bossach już nawet nie wspominam. Szybko się wrócimy wózkiem. Polecimy tam. Wow. Okej. Tutaj mamy kolejne serduszko. Ciekawe, czy jest jakiś limit życia z tych serduszek. Znając życie jest, ale nie jestem pewien. Oby był... O! Spider biom. Oczywiście ta broń nie jest taka różowa, jak się myślicie. Ponieważ fakt... Patrzcie, widzicie? Ile ty masz health'a? O stary. No właśnie widzicie teraz trudność tej gry. Jeden mob, podstawowy mob miał ile health'a? Oczywiście wszystkie bronie mają zboostowane statystyki. Dlatego... O, dostałem metal detektor. Tam się pająki zaczynają respić, z tego co widzę. Dlatego na razie tam nie będę szedł, bo te pająki pewnie mnie zdejmą na 2 hity. Chociaż 23 level to nie jest zbyt taki wymagający. Okej, ale... Szlak by to... Zobaczcie, on ma 500 health'a. Fakt, bije sporo damage'a. Mana mi się nie kończy dosłownie. Kupa kobłeba, tu kobłeb będzie odrastał, więc... Trzeba korzystać. Ciekawe, jakby się tu grało summonerem. No, kolejny pająk. Widzicie, ten spell jest po prostu OP, ale jak coś się do nas zbliży, to tak naprawdę giniemy. Na forum też czytałem posty w stylu, że trzeba iść w piercing attack, czyli w przebicie armora, ponieważ potem może być sytuacja, jak gracie tankiem, że bijecie bossom po 1 HP, ale one też wam biją po 1 HP. Więc wiecie, a tutaj bossy niektóre mają po 300 milionów życia chyba, czy coś takiego. No w każdym razie są bardzo, bardzo wytrzymałe. Z tym nie chciałbym... uleczę się na wszelki wypadek. O fuck. Okej, udało się tu wlecieć. Szukam teraz, wiecie, bo w takim biomie granitowym zazwyczaj jest miejsce, w którym jest skrzynka. Właśnie tego miejsca szukam, ale chyba nie ma go.
200 helta. 200 helta. Sami widzicie. Schował się tylko. Sami widzicie, ta gra nie będzie mi wybaczała żadnych błędów. Ten mod raczej. O, widzieliście, taka fajna animacja, jak się level upuje. Ciekawe, który mam teraz level. Nie wiem, ponad 20 chyba mam. Ale nie jestem pewien, który mam dokładnie. Takich małych... Golem. Nie chcę z nim walczyć. Dobra, idziemy dalej. Na razie takie jest zwiedzanko sobie robimy. Tutaj coś jest? Nie ma, ale tam na dole coś jest. Tutaj po drodze mógłbym też golda wykopać. Więc sobie lecimy. Terraria Birthday, boost to party hard. Nie wiem, o co to chodzi. Ile sintu? Nie, to tego sinta sobie jeszcze się zatrzymam i biorę. Bo to może mi się przydać na hard mode'zie. Chociaż czy na hard mode'zie mogę sinta zdobyć cokolwiek? Chyba można sinta na hard mode'zie zdobyć hard mode'owe rudy. O, tu widzimy jakiegoś dziwnego stworka nowego. To jest Crawdad. No, level 21, 310 helta. Widzimy Pierce 1%, damage 173. Damage tu stwory mają bardzo duży. Sami widzicie. Ja nie wiem, jaki boss będzie miał damage. O, bym też miał coś... Nie, nie, kurde. No i widzicie, jak zginiemy, możemy latać sobie takim duszkiem jak na hard mode'zie. Oczywiście mamy respawn po 6 sekundach. Tutaj mamy spis party, czy coś takiego. No i dobra, i wróciliśmy na powierzchnię, więc sobie spróbujmy coś skraftować. Czy tutaj ten domek może mieć NPC-a? No może mieć NPC-a. Dlaczego nikt się tam nie wprowadza do cholerki jasnej? Nie wiem czemu. Więcej golda. Okej, mamy 51 golda aż. Ile to wymaga? 35, czyli 65, 80, 90? Serio? 65, 70, 90 aż, wow. Cała armorza 90 golda wymaga, ja tyle nie mam. Zdecydowanie tyle nie mam, więc nie będę go na razie robił. Ale mogę sobie tu kilka jeszcze sztabek zrobić. To jest Silvera, mogę sobie zdecydowanie dużo zrobić. I chyba tyle, więc już chyba nic nie mogę zrobić. Chociaż żelazo mogę zrobić. Nie, to jest team. Żelaza nie mogę zrobić. Mushroom table, nie. Mushroomowych rzeczy nie będę ruszał. Tak, grzybki mi się bardzo przydadzą do robienia potek. Tutaj mamy Vicious Powder. Też sobie go tu schowam. No i chyba tyle z rzeczy, które mogę zrobić. Na tę chwilę mogę sobie użyć Life Crystala, mogę sobie użyć Mana Crystala, jak widzimy mamy 375 many. Niestety nie możemy nawet tej many zużyć. Gdzieś tu był biom śnieżny za Crimsonem, tam była pustynia, dżungla. Nie wiem, gdzie tutaj zaklęcia mogę zdobyć. I zdecydowanie na powierzchni za mało stworów się respi. To uznaję za wadę, twórco gry, proszę popraw to. Odpalę sobie opcję, żebym widział, ile nagrywam. Już 14 minut. No, niedużo zrobiliśmy, a już 14 minut nagrania. Pytam, czy ona może bym poszedł. Ciekawe, czy jest tutaj Dungeon Guardian. Użyję sobie tego. Taxes of NPC Changed. Nie wiem, co to znaczy, szczerze mówiąc. Tutaj mamy buffa na speeda przy słonecznikach, bo jesteśmy happy. No i lecimy. Tutaj naturalnie wszystko też mnie mogło wcześniej zone-shotować. Widzicie? 400 obrażeń. 400 obrażeń od pająka. Od pojedynczego pająka. Widzieliście to. Na waszych oczach otrzymałem te obrażenia. Mógłbym tam na dół w sumie zejść. Bomby mam.
Spróbujemy. Spróbuję tam na dół zejść. Mam takie bugi graficzne czasem. Nie wiem, czy to jest spowodowane oświetleniem, czy modem. Ale mam takie dziwne... Co jest? Złamam? Dlaczego? A, bo gram na hard mode i weszłem... A raczej... What the fuck? Ile tutaj tego jest? Zdychaj. Okej. Możemy sobie tutaj trochę poekspić, zdecydowanie. Zdecydowanie mogę sobie tutaj trochę poekspić, tylko muszę sobie zrobić sticky bomby. I sticky dynamit. I to myślę, że będzie fajne. Chcę zobaczyć, czy jakieś nowe przedmioty się z tego dropi. Ja się trochę tam dowiedziałem o tej grze, ale... Bez przesady. Muszkiet, Undertaker... On ma 68 damage'a! Jak szybko on strzela? Niezbyt szybko, szczerze powiedziawszy. Co to jest? Dangerness? Dlaczego nie widzę... Dlaczego nie widzę w takim razie... No. I to będzie chyba ostatni, który rozwalamy, bo po trzech się pojawi Brain of Cthulhu. A tego bym raczej nie chciał. Nie z takim ekwipunkiem. Jakieś echo i co? I temu nie dostałem? Serio? A, Crimson Rod. Co to robi? A, deszczyk, okej. Czyli już mamy jakąś fajną broń. Możemy sobie pójść... Aha, czyli to muszę widzieć cel. Ale mniejsza z tym. Umieraj szybciej. Wadą tego spela jest to, że nie może praktycznie w ogóle w dół strzelać. Więc jeśli myślicie, że sobie zrobicie tego spela szybko i będziecie OP, to się grubo mylicie, bo tą rybkę właśnie zabiłem. Teraz pytanie, czy jak ja to zniszczę, tam mamy jakieś niebezpieczeństwo, czy jak ja to zniszczę, to... Nie. Czy jak ja to zniszczę, to będzie, pojawi się mózg. Byłoby naprawdę niefajnie. Zwłaszcza, że wiem, że go nie dam rady pokonać. Ale spróbujemy. Jak zginę, to zginę. Mam miejsce w ekwipunku, żeby to nie spadło tam na dół. O, jakie fajne. 260 health'a, dokładnie. Ile on ma health'a? Brain of Cthulhu nie widzę, ale te mają po... Nie widzę, za szybkie są, po 740 health'a, czyli no... Boss sam w sobie jest bardzo trudny. Co to znaczy 140... razy 144? Czyli bossy są bardzo trudne. Właśnie pierwszy raz zobaczyłem ilość HP bossa. Ale no, sami widzicie. Przepraszam, musiałem się napić. Tutaj też widzicie mój domek. Niezbyt ciekawy, ale też nie jest takim klockiem. O, możemy zrobić questa na klasę merchanta. Już tutaj możemy zrobić questa na klasę fightera i rangera. A tutaj możemy chyba na medyka. O, nursery supplies. Co ty potrzebujesz? Collect all healing potion. What? Nie skumałem tego questa, szczerze mówiąc. A, tutaj mamy jeszcze jakiegoś nasty bone sworda. Też mi się fajne wydaje. Stupid race nie chcę, bo wiem co to jest. Chociaż mogę spróbować.
Mam Hermes budki ostatecznie. Tutaj chodzi o to, żeby pogadać ze staruszkiem przy dungeonie. Quest sam w sobie nie jest trudny, ale potrafi być irytujący. Przez to, że mamy... Przestańcie bić tyle damage'a. Naprawdę muszę mieć więcej health'a. Ja nie ruszam chyba żadnego bossa, póki nie będę miał z 1000-2000 health'a, bo to się mija z celem po prostu. A miksturki na życie też leczą procentowo, więc... tak jak teraz ta miksturka leczy mi 198 health'a, to jak użyłbym Life Crystala, niestety już żadnego nie mam, to ta wartość wzrośnie do iluś tam procent mojego health'a. Nie wiem ilu dokładnie. Ale wiem, że coś takiego jest. No mniejsza, spróbujemy. Mamy jeszcze 4 minuty niecałe. To jest Medium Ward, więc powinienem dać radę. Ale nie wykluczam, że mogę też nie dać rady. O, tam piramidę znalazłem. Na pewno będę chciał tam zajrzeć. W drodze powrotnej. Na razie próbuję tego Daily Questa zrobić. Tak, tu są Daily Questy. O, meteoryt. Nie widziałem komunikatu, żeby meteoryt spadał. Może po prostu się nie pojawił. No, dawaj. Widzicie, te skrzydła mi naprawdę pomagają. Bez tych skrzydeł na pewno nie miałbym szans zrobić tego questa. Orms Dealera mamy teraz, okej, okay, może być. Przekopuj się. No dawaj, 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 dawaj. Szybko, 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 szybko. Okej. Okay. Kurde, gdzie ten dungeon? Jungla była? O, jest, 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 jest. Wykonałem, jest. Ciekawi mnie, czy jest Dungeon Guardian. Na razie może... czekajcie. Tutaj miałem status, że byłem świeczka, dokładnie. Water Candle na pewno chcę jednego. Nara. Mam... co to jest? A! Tak, to jest Dungeon, to jest teraz prawdziwy Dungeon. Jeśli wyjdziecie z niego żywi, to dostajecie expa. Nie wiem, czy to działa przy teleportach. Bo słyszałem, że im dłużej tam jesteście, tym bardziej hardkorowo się dzieje. Spory mają więcej health'a, biją więcej damage'a. I tak dalej. Zobaczmy, mapa. Gdzie był ten dungeon? Znaczy nie dungeon, tylko... Zobaczcie, byle slime ma 75 życia. Ja wiem, że to nie jest jakaś hardkorowo duża liczba, ale... Jest to irytujące, jak musicie bić slime'a, który ma tyle health'a. O, chain knife jakiś, okej. Okay. I wtedy z tamtego dropnął chain knife. Ile tu masz życia? 239. No traf go! Już mama mi tu przeszkodziła. Jak widzicie, farmienie meteoryty coś do najprostszych zajęć nie należy. Ten dostaje damage'a, jak na to stanę. Teraz, nie dostaje damage'a, jak stanę na meteoryt? O co chodzi? Czyżby palące bloki usunęli? Szkoda. No to była bardzo fajna funkcja. Trochę się czuję oszukany. Jakby mi ta bomba wybuchła na twarz. Naprawdę bym miał problem. W sumie prawdopodobnie tak jak w poprzedniej mojej serii z Terrarii. Zrobimy sobie na początek armor z meteoritu.
ktoś mi na Skype już pisze. Jak to słyszeliście, to przepraszam was bardzo. Nie mam bomb. Aha, okej. Okay. Nie mam bomb, czyli tu nie siedzę. Nie mam po co. Lecimy w takim razie w prawo. Zobaczymy co i jak. Tutaj jest jeszcze pustynia. Znaczy, a raczej piramida, którą chciałbym zbadać. Nie mam miejsca, więc wywalę te platformy. Źle obliczyłem miejsca, no ale mniejsza. Okej. Piasek też mi się na pewno przyda do czegoś. Jeszcze nie wiem do czego, ale i tutaj mamy kupa kasy. I w skrzynce co dostanę? Proszę, coś dobrego. Vanity set. Ach, takie tam. Co mogę wziąć, to wezmę. Vanity set. Nie chcę mi się go nawet brać, szczerze mówiąc. Dobra, zejdźmy jeszcze na dół chwilę. I zobaczymy, co tam jest. Okej. No dobra, jest tutaj woda, czyli nie chcemy. Myślałem, że jakiś cave system będzie. Ale jak widać, nie. Mamy tu jakieś questy? Tak. Stupid race was failed? What? Czemu? Przecież dobiegłem na miejsce. A, chyba, że ten czas tu działa w dwie strony. A, tutaj mamy właśnie questy na drugie klasy. Soldier test, czyli tutaj możemy zrobić z siebie huntera lub... Soldiera. No fajne, fajne. Mini Shark 28 Ranged Damage. Musket Ball 33. Na pewno Mini Sharka bym chciał też kupić. Ametysty sobie zostawię. Lin nie potrzebuję. Chain Knife. Nie jest zbyt dużo warty, szczerze mówiąc. Jesteś godly. Nieźle. Nice. Ale jesteś wolny. Ciebie też sprzedam. Co to jest? A, to jest metal detektor. Okej, metal detektor zostaje, na pewno. Ale mieczy nie używam, więc będę je wywalał. Granatów też nie używam, nie jestem goblinem. Tak, bo jest rasa goblinów, która sprawia, że macie większy damage z broni miotanych, czyli throwing weapons. Ale tymczasem zróbmy sobie dużo meteoryty barów. Widzę, że stakują się po 99. 101! O nie, ja to muszę mieć. Wiadro sobie na razie zostawię. Drewniany armor idzie już do lamusa. O, tak sobie zrobię. Tutaj mamy więcej many. Tak, to sobie na pewno muszę zrobić. To sobie zrobię. To sprzedam. Tak, i ile mi tego zostało? Mamy 14 barów, więc sobie tutaj odłożę sobie je do swoich barów. Quick stacknę sobie wszystko w zasadzie. No miałeś się quick stackować. Musket ball mogę sobie tu schować. Shurikeny, Gliss Potion, Iron Bar? Czemu się Iron Bary nie schowały? Irona to w ogóle nie mam. Wow! Można powiedzieć, że jestem dosłownie w szoku w tej chwili, że nie mam Irona w ogóle. Nie miałem. Strzynek na razie nie będę stawiał. Tutaj sobie bronię będę trzymał. Chain Knife. To. Metal Detektor. Młotek. Chociaż nie, młotek jest do sprzedaży też już. Ponieważ tutaj potrzeba kasy. Dużo kasy. Polen Star mogę sobie też sprzedać jedno, pojedyncze. Sprzedajemy. Oj, okej. Czekajcie, jeszcze chcę zobaczyć test. Jak to ma teraz damage? 116. Jak szybko mi to zmelci manę? Czyli spali. F6.
No trochę leci tej many, szczerze powiem. A teraz jest to za darmo, tak? Widzicie, Space Gun jest zawsze dobry. Nieważne w jakiego moda gracie. Okej, ale tutaj Wam podziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. A tymczasem żegnam się, hej. O, jeszcze zapomniałem, na koniec, zanim jeszcze wyłączę nagrywanie. Ponieważ poprzednia seria z Terrarii, nie miałem pomysłu po prostu co budować. I jeśli macie jakieś pomysły, jakieś screeny czy coś, to ja to zbuduję. Ale jeśli czegoś takiego mi nie będziecie podsyłali, to niestety, ale tamta seria zostanie zawieszona do czasu, aż wymyślę co zbudować. Bo naprawdę wena mi się skończyła. Ja nie jestem taki kreatywny, jeśli chodzi o Terrarię. No tutaj myślę, że na bieżąco, jak jakiś domek będę budował dla NPC-a, to sobie się postaram coś tam robić fajnego, takiego jak tutaj widzicie, taki kompleks podziemny. Tutaj planuję sobie wstawić właśnie demolista, gdzieś tutaj będzie sobie mieszkał goblin, jeszcze niżej na przykład i takie rzeczy. No, tym razem naprawdę, do usłyszenia, hej!